Dorota Gardia z Skóra. Dobry wieczór Państwu. Bardzo pochmurno i deszczowo zrobiło się w Europie. Proszę spojrzeć na zdjęcie satelitarne. Dużo chmur, między innymi nad Polską, nad Niemcami. Dzisiaj bardzo pochmurno i bardzo deszczowo było też na Wyspach Brytyjskich. Te chmury to oczywiście fronty atmosferyczne i układy niskiego ciśnienia. Jeden taki niż nazywa się Lara i on daje nam teraz intensywne opady deszczu w Polsce centralnej i południowej. Kolejny układ niskiego ciśnienia i z nim front atmosferyczny, Joanna, da nam przede wszystkim ochłodzenie. Jutro spodziewamy się opadów śniegu z deszczem i śniegu i silne porywy wiatru do 80 km na godzinę. Teraz popatrzmy na te fronty atmosferyczne. Jeden ciepły, który już odchodzi od Polski, a za nim kolejny chłodny, który no niestety da nam dużo zmian w pogodzie. Będzie padał śnieg z deszczem, śnieg początkowo tylko na zachodzie, ale później też w całym kraju. Sprawdźmy, jakie masy powietrza podążają w naszym kierunku. No za chłodnym frontem atmosferycznym oczywiście chłodno. One teraz wędrują przede wszystkim do Polski zachodniej. Troszeczkę wyższa temperatura na południu kraju, ale o tym za chwilę. Teraz sprawdźmy prognozę pogody na nadchodzącą noc. W nocy nad Polską front atmosferyczny będzie bardzo pochmurno, dużo deszczu. Ten front będzie przemieszczał się z południa na północ. No niestety nieprzyjemna pogoda, warunki drogowe bardzo trudne. Temperatura dość wysoka, to dlatego, że dużo chmur sprawi, że to ciepło nie będzie mogło uciec do atmosfery. Stąd wysoka temperatura na termometrach od 2 do 6 stopni, ta najwyższa w Rzeszowie. A jutro w ciągu dnia, no niestety bez rewelacji, znowu front atmosferyczny nad Polską. Dużo chmur, dużo deszczu, jeden ciepły front atmosferyczny, który będzie odsuwał się na południowy wschód, a za nim kolejny, już chłodniejszy. I tutaj opady śniegu z deszczem i samego śniegu. Ale temperatura jeszcze dość wysoka, 5 stopni na zachodzie, 6 w Poznaniu, 6 we Wrocławiu, w centrum kraju około 7, a najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 10 stopni. Ciśnienie niskie i będzie spadać. W południe na barometrach w Warszawie 981 hektopaskali. Wiatr chwilami silny i porywisty nawet do 80 km na godzinę. A to wszystko sprawi, że warunki biometeo będą niestety bardzo niekorzystne. Teraz sprawdźmy prognozę pogody na kolejne dni. Co będzie działo się u święta? Na początek w tym tygodniu duże ochłodzenie. Później podczas świąt będziemy mieli troszeczkę wyższą temperaturę, ale pogoda będzie nieprzyjemna. Dużo opadów deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Tydzień po świętach to znowu ochłodzenie, a cieplej zrobi się dopiero pod koniec miesiąca. Sprawdzalność naszej prognozy pogody. Opady 93% i temperatura 86%. Tym razem mam jednak nadzieję, że te nasze złe prognozy się nie sprawdzą. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru. Dobranoc.